stacji. Nic, ale stwierdziłem, to nie jest moja bajka, bo po prostu bardziej taki kameralny. Kameralny, no tak, tak, to do jednego słowa. Nie lubię takich tłumów. Ja już wieczorami po nocy siedzieć, po prostu zdecydowanie nie lubię. W związku z tym to nie moja bajka, jak mówię, ale wiem, na czym to polega. No oczywiście jest tam, w tym roku podobno było bardzo dużo i biznesu, i rządu. No, i to wyglądało ponoć tak, mówię, ja się opieram na relacji od jakiejś ręki, że właśnie chodziło o to, żeby się jak najbardziej zbliżyć do rządu, no, poczuć to ciepło płynące od władz. Bo tam biznes musi utrzymywać dobre stosunki z władzą. A musi, po co? No musi, bo ma mnóstwo zamówień rządowych, prawda? Bo ma, są środki unijne, no, potężne środki unijne. No i bez dobrych stosunków z władzą może na przykład nie dostać odpowiednich zleceń. Już nie lubiany po prostu. Tam przystąpi też bardzo dużo jest przedstawicieli spółek Skarbu Państwa. Oczywiście. Ponoć tam było jakieś takie z pana Pietruszyna podobno organizowany bankiet, który we wszystkich mediach w tej chwili się o tym właśnie o tym czytają w Polityce. Że się tłoczyli wszyscy, niektórych nawet nie wpuszczano, się poobrażali, być może dlatego mieliśmy zmianę ministra skarbu. Tak się też plotkowane, tylko powtarzam plotki. Ja też przyjąłem tą plotkę w Polityce. To właśnie interes, bo jest jeszcze takie znajomy w Polityce w tym artykule, o którym może z tego samego czerpaliśmy. No, tak, tam jest zestawienie takie, że w Polsce jest ponad 400 spółek państwowych, podczas kiedy średnia unijna bodajże to jest 60 tak, parę. Tak, i teraz, prawdę mówiąc, to przeczytałem to dobrze, wchłonąłem te informacje, ale to jaki to ma sens i znaczenie takie faktyczne, że tak w Polsce jest tyle spółek, a średnia unijna jest taka, to jest sens i znaczenie. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens porównywanie takie, dlatego że można by było powiedzieć, że 70, nie pamiętam, było chyba 68 spółek we Francji. Coś takiego, 120 parę w Czechach, tam w Anglii, zdaje się. Trzeba by było dodać ich możliwości, ich wartość rynkową, byśmy zobaczyli, które jest większe. Coś jakoś tak przypuszczam, że większe byłyby w sumie jednak we Francji, czy w Czechach, u nas. Jeżeli chodzi o kapitał. Tak mi się wydaje. Ale sens, rozumiem, jest taki, że lepiej jest, kiedy coś jest prywatne, niż kiedy coś jest państwowe. Tak twierdzą moi koledzy ekonomiści, ponieważ ja jestem magistrem inżynierem elektronikiem, to tak nie twierdzę. No tak, dlatego niech pan popatrzy, czy zadam takie pytanie, które pan nie będzie mógł odpowiedzieć, bo to na tym rzecz też powinna polegać, że tylko w jedną stronę są pytania, prawda? Proszę bardzo. No, czy lepsza jest BBC, czy TVP? No, powiedziałem, że prawdopodobnie krępująca radiowa cisza. Moim zdaniem, znaczy no, nie oglądam TVP, a BBC jest takim wzorcem. No więc właśnie, a jaka jest BBC?